wy chcecie żyć i nie ma podłości, której byście do ręki nie wzięli i nie przyswoili sercu. A wy chcecie żyć i już trawicie błoto i brud. I już was nie zadusza zgnilizna i jad. Ale jadem zgnilizną nazywacie wiew świeży od pól, łąk, lasów. Wy chcecie żyć i plwać na wszystką rękę, która was i podłość waszą odsłania. Która was odgaduje. Kłamcy. Nienawidzimy się wzajem. I w tym nie ma nic dziwnego. Nie mów ze współczuciem. Jestem z mojej nienawiści dumny. Powinniśmy? Nic nie powinniśmy. Żadne powinniśmy. Żadna obowiązkowość. Ja wiem, czego ty chcesz. Że Polska ma być mitem. A ja chcę tego, co jest wszędzie. Tego, co jest tak, jak jest. Tylko z usunięciem oszustwa narodowego. Z usunięciem kradzieży narodu. Oszustów, którzy rujnują naród. Złodziei, którzy okradają naród. Z czego? Po pierwsze z duszy. Duszę mu kradną. U nas jest kraj gościnny. Tak, zmieści się każdy złodziej. Tak więc musimy coś zrobić, co by od nas zależało. Zważywszy, że dzieje się tak dużo, co nie zależy od nikogo. No, się uspokój, Michał. Nie denerwuj się. Wszystko zdążysz powiedzieć. Wszystko na pewno zdążysz powiedzieć. Pamiętaj. Pamiętaj, to jest najważniejsze. Afera jest wtedy, kiedy w niej, że tak powiem, w pewnych obszarach, skutkach działania są interesy polityczne, bądź są interesy polityczne wynikające z korzyści tej afery, bądź interesy polityczne w zatusowaniu tej afery. Ja wiem, że na przykład dla całej grupy polityków unijnych, nazwijmy, sprawa FOZ-u to była po prostu prowokacja polityczna przeciwko Balcerowiczowi. Zostałem zakuty w kajdanki, przymocowany do samochodu. Wyszło na to, że to nie my żeśmy zostali pobici przez policjantów, tylko że my żeśmy pobili jeszcze tych policjantów. Dochodzenie już na tydzień po całym zajściu ewidentnie stwierdza, że ci policjanci kłamią. Czy to był spisek? W tym sensie, jak to miał pan Michał Falsman. Mianowicie, że pewnego dnia określona grupa osób doszła do takiego wniosku. Oddajemy władzę, natomiast bierzemy własność. Ci politycy, także i ja, taki spisek nie za bardzo wierzą, a równocześnie boją się, że się okaże, że być może on w jakiś sensie jest prawdziwy. To znaczy, że trzeba będzie się zderzyć z wrogami, którzy są wszędzie. Kiedy wykonywałem taki gest właśnie pochylania się przed tym, żeby mnie nie postrzelono, i przy okazji też skrętu, po prostu wjechałem w rów. W momencie, kiedy ja się wydostawałem z tego nasypu na drogę, żeby po prostu jakoś tam uciec, zobaczyłem tylko nogi jednego z tych napastników i zobaczyłem i poczułem takie buchnięcie po prostu czegoś gorącego w twarz. Pojechaliśmy do szpitala, tam stwierdzono poparzenie, pojawiłem się na policji. Policja nie podjęła żadnych działań, myśląc w ogóle, że jestem po prostu psychicznie chory. Negocjacje międzynarodowe dały pewne gwarancje, że koszty transformacji nie będą zbyt wysokie dla komunistycznych elit. Co stoi na przeszkodzie zbadania tej sprawy do końca?
A mu powiedział dwie rzeczy. Celowy, jak sądzę, olbrzymi bałagan. Pierwsza sprawa. I druga, równie prosta i brutalna, strach. W dzień czy dwa dni przed przekazaniem bardzo bidnego i słabego raportu Najwyższej Izby Kontroli zginął pan prezes Pańko i szef Kancelarii Sejmu, pan Zaporowski. Czy to nie przypomina za bardzo sytuacji takiej na przykład przed faszyzmem? Oligarchia z jednej strony, brak klasy średniej i populizm drobnych właścicieli, a w środku coś, co ja nazywam klasą transferową? Ja nie potrafię odpowiedzieć jednoznacznie, jakie były powiązania FOZ-u ze służbami specjalnymi. To, że były, to dla mnie nie ulega najmniejszej wątpliwości. Nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, czy to były powiązania wyłącznie z naszymi służbami, czy także z obcymi. Pewne struktury, które powstały u nas, typu FOZ-u, być może one służyły także do transferowania środków, powiedzmy, rosyjskich. Nie wiemy tego do końca. Nie ma tu litości, tu nie ma, to są po prostu wilcze prawa międzynarodowe, których Polska jest niestety ofiarą. Pytanie, czy Polska posiada ludzi, którzy potrafią bronić polskiego interesu. Nazywam się Jurek Światłoń. Jestem aktorem. Dostałem propozycję zagrania roli Michała Falcmana w filmie pod tytułem Oszołom. Urodził się w 1953 roku. Pochodził z rodziny niemieckiej, anglo-niemieckiej, ale zainstalowanej w Polsce. Tam przeszło chyba 100 lat temu. Bardzo patriotycznie nastawionej. Ojciec działał w AK. Miałem dwóch synów, Marka i Michała. Jeżeli chodzi o Michała, był bardzo spokojnym dzieckiem, bardzo dobrze się uczył i w ogóle wybierał sobie towarzystwo ludzi od siebie starszych. Szkoły, które kończył, no jakąś tam podstawową na Służewcu, to nie wiem dokładnie, liceum i studia na SGPiS-ie na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym. Michał się ożenił, miał tych małych. Miał 5 dzieci. Był dobrym ojcem. Muszę powiedzieć, że kochał bardzo te dzieci, chociaż nie za wiele mógł im czasu poświęcić. Mąż w dojrzałym wieku przeżył tak zwaną konwersję, postanowił się ochrzcić tam w 30 którymś roku życia. No wtedy to było bardzo na fali, dlatego że z racji roli kościoła w polityce takich bardziej czy mniej widowiskowych konwersji było dużo. Z tym, że mąż potraktował to bardzo poważnie. Cechą naszych czasów jest taki specyficzny eklektyzm kulturowy i w dziedzinie religii też, to znaczy dla każdego coś miłego, prawda? Z buddyzmu się bierze jakieś tam praktyki gimnastyczne i dietę, z katolicyzmu też to, co tam się wydaje sympatyczne. On się zetknął z jakimś księdzem z parafii na świętej Barbary na Koszykach. I on tam chyba, nie wiem, jakie to powodzenie się tam z nim. W każdym razie był bardzo z tym księdzem zaprzyjaźniony. Pierwszy raz spotkałem pana Michała w roku 1984, na początku tego roku, gdy chodząc duszpasterską wizytą po parafii, spotkałem właśnie stojącego pana Michała. Na pytanie, czy też i do pana mogę wejść, odpowiedział: proszę bardzo. Z tym, że jestem niewierzący. Może nawet nadmiernie był nabożny. Trochę mnie to raziło, bo on graniczyło to bez mała z takim jakimś szalonym zaangażowaniem. To było takie u niego charakterystyczne dla niego, że on jeżeli się w coś angażował, to bez reszty,
I najważniejsze, że bezkompromisowo, pobudliwy był bardzo, bardzo się szybko zapalił, czy w dyskusji, czy coś. Poza tym jemu bardzo trudno było przyznać komuś rację. Gdzie się schował? Tam? Nie! To może tam? Nie! Tam? To może tam? Proszę pani, ja mam bardzo ważne informacje. Gówno mnie obchodzi, że to jest urząd Rady Ministrów. Ja jestem urzędnikiem państwowym. Michał był człowiekiem głębokiej wiary. Z tym, że on swoją wiarę traktował w sposób taki bardzo poważny, ale nie dogmatyczny, to znaczy nie był fanatykiem. Jak zaczynają. No miał taką ciekawość szachisty, powiedzmy, to znaczy zawsze chciał się dowiedzieć, jak coś funkcjonuje, jak się kręci. Otwierał, żeby ułatwić frontalny atak. On w ogóle taki, że tak powiem, miał taki styl agresywny. Proszę pani, strasznie mi przykro. Ja naprawdę chciałem tylko załatwić. Bardzo proszę, kwiatuszek. Nie chce pani? Może jednak. O! To jest taki syndrom w ogóle, to znaczy taka dosyć dziecięca ciekawość świata, która każe, powiedzmy, dziecku rozdłubać w drogiej zabawce, żeby zobaczyć, gdzie jest silniczek. No z takim nastawieniem mąż się zabierał do tych wszystkich spraw. Ja się trzymał z dystansem, bo chyba więcej od nas widział. Więcej od nas widział, więcej rozumiał. Myślę, że on miał świadomość tego, że stan wojenny był w istocie wprowadzony tylko i wyłącznie po to, aby uratować wpływy lewicy laickiej, tak zwanej Solidarności. Mąż nie był związany z żadną grupą. W latach stanu wojennego pomagało się temu, kto się zgłosił, bo sytuacja była spolaryzowana, był wspólny przeciwnik. I na jakimś spotkaniu towarzyskim, ale gdzie byli w większości ludzie z podziemia, Michał wygłosił taką tezę, że no słuchajcie, to wy tak pracujecie w tym podziemiu, szarpiecie się, a czy nie sądzicie, że może to tak być, że za amerykańskie pieniądze w gruncie rzeczy pracujecie na rzecz KGB? Lata 80, 81, 2. I dalej rzucaliśmy kamieniami, wszystko było pięknie, byliśmy bohaterami, prawda? Chołubili nas wszyscy, od pana Kuronia po pana Geremka, wszyscy. Dlatego, że dla nich to była karta przetargowa do negocjacji z komunistami, jak się okazywało. A my byśmy czarną robotę odwalali na ulicy. Zaczął się rok 89, jeszcze nie było okrągłego stołu, 88. Ja ze zdumieniem zacząłem słuchać, to nie zapomnę tego do dzisiaj, słów w radiu takich, że sekretarz stanu też z Stanów Zjednoczonych będzie popierał właśnie tą ekipę, która chce ugody z komunistami, ponieważ nie można dopuścić, żeby kamieniarze, zwrot taki padł, przejęli władzę, wpływy w Solidarności. Obydwoje nie braliśmy udziału ani w wyborach 89 roku, oczywiście ani w wyborach prezydenckich. Okrągły stół traktowaliśmy jako cyrk dla ludu, który miał pokryć poprzednie ustalenia. W tym momencie to są oczywiście banały. Pamiętajmy, że są dokumenty wydane przez, ostatnio zresztą, przez aneks z 88-89 roku, dokumenty Biura Politycznego, to co ocalało, mówiące, że już w lecie 88 roku, czyli grubo przed okrągłym stołem, kiedy nie było jeszcze zgody na to, Rosjanie zgodzili się na legalizację Solidarności. Bo była to część tego międzynarodowego układu. Amerykanie chcieli jakiegoś faktu. Jedynym wymiernym faktem intencji Gorbaczowa była legalizacja Solidarności. Śmierć komuny! Śmierć komuny! Śmierć komuny! Śmierć komuny!
dzisiaj oszołom to przede wszystkim znaczy przeciwnik polityczny. To znaczy bardzo łatwo jest kogoś zakwalifikować w ten sposób, przyczepić mu taką plakietkę i w ten sposób zdyskredytować w oczach opinii. Pierwszy raz praktycznie na taką większą skalę zaczęto stosować słowo oszołom do Michała. Ja nie wiem, co to znaczy oszołom. Ja mogę powiedzieć, że dla wielu ludzi oszołomem ja byłem. Dla wielu ludzi jestem oszołomem. I dla wielu ludzi będę oszołomem. Natomiast nadal, pomimo tego, że wiem, to nie wiem, co to znaczy. Dlatego, że gdyby ktoś powiedział, zapytał się mnie, czy Farsman jest podobny do mnie, to bym odpowiedział, że absolutnie nie. O Becji tak rozmawiał, jakby miał to jego idea fix. Nawet najbliższe otoczenie, w najbliższym jego otoczeniu, ludzie przestali wierzyć nieraz, co on mówi. Potrafił powiedzieć coś takiego, że ja choć przyzwyczajona też się oburzałam, no na przykład mówiono tam o jakimś tam autorytecie i mąż mówił, ach, daj spokój, to jest pospolity ubek. Książeczka jego zdrowia to jest wręcz kompromitująca, bo tam jest, nie wiem, 20 parę prac chyba. Bo po prostu jak się już dowiedział, co się dzieje w jakimś przedsiębiorstwie, zaczynało go to straszliwie nudzić i zmieniał pracę. No, piękna praca. Widziałem. Z samym ubole. Od góry do dołu. Nie żartuj. Ja to nie żartuj, co nie żartuj. Poważnie? No poważnie. Ja ci mogę powiedzieć, że też nie masz czego się bać. Nie musisz odwracać się, bo wiesz, że wszyscy są ubolani. Współpracował przez pewien czas z taką jakąś firmą, która się nazywała Agrotechnika. Ja też nie znam szczegółów, była to bardzo dziwna firma, to znaczy taki zaczątek chyba spółek nomenklaturowych w Polsce. Poznał, że następuje tam testowanie przyszłych przepisów polskich gospodarczych. Czy mi to wyglądało na jakiś wywiad, kontrwywiad, nie wiadomo co, i chciałam, żeby nie miał z tym nic wspólnego. I mąż się wycofał, nie wziął wynagrodzenia i kilkakrotnie był nagabywany przez pracowników tej firmy. Słuchaj, kochany, ty nie myśl, że to tak się można wycofać. My mamy swoje sposoby. Za 2 lata, czy tam za rok trafi cię zawał i nigdy nawet nie będziesz wiedział, że to my. Został dyrektorem Polonu. To był taki niewielki zakładzik, już nieistniejący na Służewcu, który produkował urządzenia do pomiaru radioaktywności. I okazało się, że sieci zwane SAPOS, sieci sprzedawane do Iraku i do innych krajów, w ogóle nie istnieją. Zrobiła się z tego w Agencji Atomistyki tak zwana Saposgate i wtedy zobaczyłem rzetelność analiz Michała. Znajoma pokazała mu kiedyś dokumenty, znajoma prawniczka, bardzo dziwne dokumenty, które jej zdaniem świadczyły o tym, że istnieje taka instytucja powołana nie wiadomo przez kogo, o ogromnych uprawnieniach, która przeprowadza transfer pieniędzy. Nie wiem, czy te dokumenty były jednoznaczne, w każdym razie były dziwne. Mąż się bardzo tym zainteresował, właśnie w taki szczególny dla niego sposób. Czy mógłbyś mi bardzo krótko opowiedzieć, o co w ogóle chodzi w całej aferze FOS? Krótko, nie wiem, czy się da, bo tak, FOS-y były dwa. Pierwszy powstał w 86, była ustawa temu poświęcona i wiadomo mniej więcej, co robił pierwszy FOS, aczkolwiek materiałów na ten temat jest bardzo mało. To, co wiemy na pewno, to FOS spłacił, z pieniędzy, które dano FOS-owi, spłacił inwestycję polską w Związku Radzieckim, tak zwany rurociąg Jamburski. Oczywiście nie jest to legalne, bo nie temu miał służyć, ale to zrobił. Czyli można domniemywać, że w pierwszym FOS-ie ukrywano spłaty Polski, pewnie wobec Związku Radzieckiego, może innych krajów socjalistycznych, nieudokumentowane, czyli, bo to wiadomo skądinąd, że płacono dużo więcej niż się należało. W przypadku po PRL-u narzucono nam dług PRL-u. Dług ten w 80 roku wynosił 24 miliardy z kawałkiem dolarów, w 89 41 miliardów dolarów, a w 90 nagle ponad 48 miliardów dolarów. FOS utworzono po to, żeby była to instytucja, która spłaca polskie długi. Państwo, jak ma zamiar spłacić, to płaci FOS-owi, a FOS płaci dalej.
płaci przez bank handlowy. Chodzi o to, że na rynku wtórnym $1 polskiego długu, ponieważ Polska była niewypłacalna, można było kupić za 30 centów, za 24 centy, a przy największym pesymizmie finansistów zachodnich nawet spadł do 11 centów. Innymi słowy, zamiast za miliard dolarów polskiego długu, można było zapłacić jedną dziesiątą tej ceny. To było robione potajemnie przez szereg agentów i subagentów, ale przy okazji bardzo była kusząca perspektywa, żeby w takim razie ten dług wykupić prywatnie. Jeżeli FOS wykupuje dług, jego część, prawdopodobnie gdzieś około 300 milionów dolarów, to jeżeli Skarb Państwa płaci odsetki od całego długu, także od tych 300, to odsetki od tych 300 milionów kupionych przez FOS powinny znaleźć się na koncie FOS, wrócić do Państwa. Na koncie FOS-u ich nie ma, czyli trafiły do jakiejś kieszeni prywatnej bądź nie. Przez firmę prywatną, powiedzmy nazywała się Trust, wykupić po 11 centów za dolara. Można było poczekać, aż dług będzie polski, będzie po 26 czy po 30 i wtedy sprzedać. A pieniądze, ponieważ nigdzie nie były księgowane, te różnice, które są ogromne, brać do własnej kieszeni. Podobno tylko w 90 roku z budżetu państwa na fundusz FOS-u poszło 10 bilionów. Część z nich została użyta na dofinansowywanie, na takie miękkie, niskoprocentowane kredytowanie firm, które w tej chwili stały się potentatami. To pozwoliło im przetrwać rygory planu stabilizacji. Ale to ta sprawa zrobiła coś więcej. Ona wytworzyła pewien system działania gospodarczego. Tak się zaczynał kapitalizm. Pracował wówczas w Izbie Skarbowej, jego bezpośredni przełożeni uważali z ich punktu widzenia zapewne słusznie, że to nie należy do zakresu jego obowiązków ani kompetencji, po prostu ma się tym nie zajmować. No jest tysiąc jeszcze innych spraw, o których nie wie i nie będzie wiedział. Namawiałem Michała, żeby poprzez tygodnik Solidarność, który w tym czasie był jedyną taką wiarygodną jeszcze gazetą, tygodnikiem, żeby próbował to nagłosić, tą sprawę. Przyszedł razem z Markiem Koźbiałem do tygodnika Solidarność. Przyniósł wtedy papier, o którym sam sądził, że nie jest prawdziwy, że został mu podrzucony. Był wtedy inspektorem Izby Skarbowej, robił kontrolę w Uniwersalu, w Centrali Handlu Zagranicznego. Opowiadał o początkach, o takiej pierwszej swojej wizji i tego, co dzisiaj nazywa się aferą FOS-u. Mówił o pewnych technikach transferowania, nielegalnego transferowania dewiz Polski. To jest pierwsza notatka sporządzona przez Michała Falcmana wtedy jeszcze, kiedy pracował w NIK-u. W Izbie Skarbowej, przepraszam. Tak, był na kontroli w Uniwersalu i z tego, co mówił, podrzucono mu tę kartkę w bardzo prostym celu. Ta kartka mówi o tym, jak z Polski można wyprowadzić dowolną sumę. Tutaj jest chyba ponad milion dolarów. Miliard. No, nie, to jest tak, że kartka traktuje na temat miliona dolarów, który został wyprowadzony z Polski przez 5-6 pośredników. Gdzieś tam na końcu są jakieś Wyspy Kajmany, firma fikcyjna, której w ogóle nie ma. I potem te pieniądze mają wrócić w prywatne ręce w Polsce. I Michał sądził, chyba słusznie, że podrzucono mu to po to, żeby sprawdzić, czy Izba Skarbowa potrafi znaleźć winnych. A ponieważ tych winnych tutaj jest 7-8, to oczywiście jest to bardzo trudne. I oczywiście okazało się, że Izba Skarbowa nie potrafi, że nie chce. Myśmy, rozmawiając z nim, nie doceniali w tamtym momencie ani wagi tej sprawy, ani zakresu tej sprawy, także politycznego wymiaru tej sprawy. I ja widzę fanatyka, ale fanatyka takiego nietypowego, fanatyka takiego człowieka z pomnika, nie wiem czy z marmuru, ale zdecydowanie postać kryształową po prostu. Gość, który coś zobaczył i wie, że jego obowiązkiem jest dojść do końca. I mówiłam mu o tym, że wartości i akumulacja kapitału to są dwie różne rzeczy, a on mówił o tym, co się traci, kiedy narusza się wartości, kiedy to zaczyna dotykać struktur państwa. Ten facet ma wymagania, które chciałbym, a nie, których nie mogę spełnić. Bo on by chciał, żeby to po prostu wszystko wziąć i puścić tak, jak jest. Po prostu. Wszystko jest prawdą. Ten największy spisek, miliardy dolarów i tak dalej. Wszyscy czerwoni to złodzieje.
Spisek precyzyjnie zaplanowany po to, żeby z Polski wywieźć całą furę pieniędzy, o której wiedziałem, że takiej fury się nie da wywieźć. Można uprać miliard, dwa miliardy dolarów i to w państwie polskim się nie da zauważyć. I Falcman naprawdę wierzył i w 90 roku być może, była mała szansa, że to było możliwe, że można próbować wtedy, należy wtedy bronić wartości, że to jest najważniejsze. Ważniejsze niż umowy zawarte z komunistami, ważniejsze niż akumulacja kapitału. Wysłałem jedną z dziennikarek tygodnika do pana Rzemka, do FOZ-u, a potem się zdenerwowałem i sam poszedłem. Odbyliśmy tę rozmowę wspólnie. I Rzemek w pewnym sensie był szczery. Powiedział, że FOZ przede wszystkim zajmuje się wykupem długu, że jest to działalność nielegalna, w związku z czym sekretna, ale opowiedział nam wszystko, że jeżeli spróbuje się to wydrukować, no to wtedy Zachód się dowie, że Polska wykupuje swój dług, co jest rzeczą nielegalną, bądź niezgodną z zasadami, którymi się ten rynek długu kieruje. Państwo nie może wykupywać własnego długu, może wykupywać długi inne. No i wtedy z całą pewnością wartość długu wzrośnie i Polska będzie miała więcej do spłacenia. Wróciłem z tym do szefa tygodnika, Jarosława Kaczyńskiego, który postanowił, że tego drukować nie będziemy, ponieważ to może zaszkodzić państwu. Ja byłam rozdwojona, równocześnie rozumiałam to, co on mówił i podziwiałam jak gdyby jego łatwość osądzania i łapałam się, jednocześnie był on dla mnie takim ostrzeżeniem, co się stało z nami. Wtedy my robiliśmy za bohaterów, wtedy my przeciwstawialiśmy się rządowi Mazowieckiego, Grubej Kresce i próbowaliśmy łapać te wszystkie afery, ale też pisaliśmy o nich wtedy, kiedy coś mogło być udokumentowane. To wszystko stworzyło tę atmosferę właściwie takiej sprawy niedopełnionej. Ja w jakimś sensie wstydzę się tego, że nie... Nawet nie tego, że nic nie zrobiłam, bo wierzyłam wtedy, że państwowy aparat ścigania tym się zajmie, ale wstydzę się tego, co czułam, tego znużenia kimś takim pryncypialnym. Można, czytając papiery dotyczące FOZ-u, powiedzieć, że Michał Falcman miał rację, że to jest afera, w związku z czym na pewno nie był w tym sensie nawiedzony, nie szedł ślepym śladem. Tutaj coś się działo i pomóc mu trzeba było. Falcman nas traktował jako takich półprzeciwników, nie miał do nas zupełnie zaufania i wychodził z tego tygodnika z takim przekonaniem, jak rozumiem, że znowu jest sam, że znowu jest tylko z garstką swoich przyjaciół, że musi sam stawać przeciwko wielkiej zmowie. Czy wy nie macie duszy? Nie wiecie, co to jest dusza? Siła, która jest tym, czym chce. Dusza, która jest nieśmiertelna i pochodzi od Boga. A wy mówicie, że ją znacie, zatrzymując ambicje. A jej nie macie, nią nie jesteście. Bo mieć ją i nie być nią, to nielogiczne. Wy śpicie. Prawda? Po co macie się budzić? Wy jesteście ciałem, które wchłania napoje i jadło. Ciałem, które płodzi, rozwija się, gnije. Tu wasz kres. Więc śpijcie. Podstawowe elementy mechanizmu rabunkowego, który jest ujawniony i wychodzi w dokumentach zgromadzonych przez Falcmana, one są wszystkie zamknięte w memorandum rządu polskiego dla Michela Camdesusa, dla Międzynarodowego Funduszu Walutowego, prezesa Międzynarodowego Funduszu Walutowego z marca roku 1990, podpisanego przez wicepremiera i ministra finansów pana Balcerowicza i prezesa Narodowego Banku Polskiego w owym czasie Grzegorza Wójtowicza. Otóż te elementy zasadnicze, które umożliwiały rabowanie Polski każdemu, kto tylko miał dostęp do tego poufnego memorandum i wiedział, jakie są założenia długookresowej polityki rządu polskiego, ta polityka jest gwarantowana do roku 1993, to były następujące. Utrzymanie sztywnego
stałego kursu dolara przy wysokiej inflacji w Polsce. Różnica stopy procentowej w bankach polskich, która była wysoka, czasami przekraczająca 100%, 80%, 70% na lokatach kapitałowych i różnica w porównaniu do oprocentowania wkładów na zachodzie i kredytów, które zawsze były w granicach 10%, 8%, 12% oraz nieograniczonym transferze zysków i dywidend niekontrolowanym i nieograniczonym. Nieograniczonym. To jest zobowiązanie. Nieograniczony transfer. Tak? Do tego się rząd polski zobowiązał. Teraz pan Balcerowicz jeździ po świecie i opowiada, że to tak przypadkiem się stało, że ten kurs dolara trwał, prawda, pomimo tutaj inflacji przez lata i to oczywiście wysiłek był wkładany, ale to nikt nie mógł zagwarantować, to było zupełnie przypadkowe, a nie zamierzone. Otóż jest to kłamstwo, nieprawda. Czy władza polityczna mogła być narzędziem zmiany stanu rzeczy, o którym mówimy? Zmiany dominacji, usunięcia nomenklatury z dominującej roli w gospodarce. Tak, mogła. Mogła nawet nie za pomocą jakiegoś systemu zakazów, które by ograniczały prawa obywatelskie osób pochodzących z tej dawnej nomenklatury, tylko poprzez faktyczne działanie. Nerwem wszystkiego tutaj, podstawową strukturą rozdzielającą pieniądze jest system bankowy. Ten system w dalszym ciągu jest przede wszystkim państwowy. No, przed 2-3 laty to już był absolutnie zdominowany przez państwo. Przecież są gremia i organy, które podejmują decyzje personalne, jeżeli chodzi o kierownictwo bankowe. To w istocie przede wszystkim o to chodziło, kto tymi bankami rządzi. Chodziło o to, czy takie decyzje będą podjęte, czy nie. I było oczywiście mnóstwo uzasadnień, żeby takich decyzji nie podejmować, a żeby mianować ludzi z tego układu na nowe stanowiska w radach nadzorczych, w zarządach banków. No, tym uzasadnieniem takim najgeneralniejszym to było to, że to są jedyni kompetentni. Słuchaj, to jest po prostu tak. Universal, FOS, bank. Muszę być w banku. Proszę mnie, żebym ja się postarał załatwić pracę w banku, ale ja już nie zdążyłem. Pamiętam, nie zdążyłem, bo mieszkałem na Pomorzu i ktoś załatwił w międzyczasie pracę w NIK-u. Michał Falcman został sprowadzony do NIK-u przez pana Lawinę. Wtedy, kiedy pan Lawina się dowiedział, że pan Falcman coś próbuje w swojej FOS-u ruszyć, to się tym zainteresował, zaproponował mu pracę. Ponieważ UOP dowiedział się, że ja poszukuję różnych ludzi zajmujących się właśnie przestępczością finansową, przestępczością podatkową i tak dalej, zawiadomiło mi, zapytało się, czy znam artykuły w gazecie, takie artykuły pana Falcmana. Ja się zapoznałem z tymi artykułami. Z tych artykułów wynikało, że jest to osoba, która doskonale zna się na sprawach księgowych. I poprosiłem o to, żeby mi podali, że tak powiem, kontakt na tą osobę. Oni zresztą mi powiedzieli, że oni z nim kilkakrotnie rozmawiali. Mąż został wezwany do UOP-u na rozmowę bodajże do Wydziału Gospodarczego, no i tam spotkała go mniej czy bardziej konkretna propozycja pracy, więc też tak pół żartem, pół serio zapytał: zdradźcie mi panowie, kto z was jest tutaj nowy. Panowie się bardzo obruszyli i powiedzieli: proszę pana, przecież my jesteśmy fachowcy, nikt nie jest nowy, pan będzie pierwszy. Ja zadzwoniłem do niego i umówiłem się z nim na rozmowę. Rozmowa była bardzo ciężka. Dlatego, że Falcman od początku traktował mnie jako osobę, która zajmuje się FOS-em po to, żeby sprawę zatuszować. Miał pełną świadomość tego, że tą pracę zaproponowano mu po to, żeby go niejako spacyfikować, żeby mieć go pod kontrolą. Zaczął pracować w NIK-u od 1 kwietnia 1991. Zgodnie z umową, on dostał ode mnie carte blanche na wszystko, co chciał. W jednej rzeczy był lojalny i zawsze był lojalny, to znaczy bardzo ciężko pracował od 8 do 10 wieczorem. Dokładnie.
otrzymaniu teczki numer 1 od Anatola Lawiny w nocy jadę do Mirka Dakowskiego do domu. Nie chcę wierzyć w skandal, jakim jest brak informacji z polskim długiem. Różnica między pozostałym nim, a pozostałymi pracownikami to było to, że on szybko dochodził do konkluzji. Bardzo szybko dochodził do konkluzji. Natomiast go w ogóle nie interesowało udokumentowanie tej konkluzji, uzasadnienie tej konkluzji. Ważne było, że on wie. A prawda jest, na tym polega, że Michał Falsman tak mówi. A to, co Michał Falsman mówi, to jest święte i prawdziwe. Falsman idzie jak pojedynczy czołg. Jemu jest wszystko jedno, kim jest złodziej, kim jest oszust, kim jest facet, który nie ma papierów w porządku. I go nie obchodzi, czy to jest minister finansów za czasów komuny, czy to jest minister finansów za niepodległej Rzeczpospolitej. Tak jak mówił jego bezpośredni przełożony, pan Lawina, wszystkim się włos jeżył na głowie, gdy patrzyli, jak on to robi, prawda? To znaczy bez żadnych ustępstw, bez grzeczności, bez kłaniania się, usiłował dowiedzieć się tego, co go interesowało. Działał jak w transie. Jego nic nie interesowało. Jego interesowało natychmiast zamknięcie sprawy Fozu, wsadzenie do więzienia Zemka, aresztowanie Zemka, aresztowanie Chimowej. To jego tylko to interesowało. Kiedyś nawet w jakiejś tam rozmowie z jakimś oficjelem padła takie zabawne sformułowanie, to proszę pana, to kogo pan chce, to znaczy w sensie jakiej głowy, prawda? Jaka głowa usatysfakcjonowałaby go, więc mąż zdumiony powiedział, że jego nie interesuje ten czy ów pan, tu się wyraził jakoś nieparlamentarnie, co potem było bardzo źle widziane i komentowane. Jemu po prostu chodzi o rozwiązanie problemu. Dlaczego ma go usatysfakcjonować jakiś tam pan Wójtowicz czy jakiś inny? To po prostu są części tej układanki. Lawina jest porządnym nikowskim urzędnikiem, który działa dla pana prezydenta Wałęsy. On ma wyświetlić aferę, ubrać ją w krótką teczkę, zanieść panu prezydentowi, ma być 7 nazwisk i pan prezydent wie, co z tym zrobić. A tu się nie daje, bo to jest 70 teczek, nic nie wiadomo, nie wiadomo, kto jest winien, tylko wszyscy są winni. To nie służy jako bacik. Był wyjątkowo konfliktogenny w stosunku do współpracowników. To był połowa pracy mojej, to była uspokajanie współpracowników w związku z jego działaniami. To nie chodziło o to, że on ich po prostu obrażał. Obrażał dlatego, że uważał ich za głupców. Być może jego miał podstawę w tej dziedzinie, bo moim zdaniem on naprawdę świetnie znał się na operacjach księgowych i finansowych. Mirek zawiadamia mnie, że jutro wieczorem spotkanie z ministrami stanu, braćmi Kaczyńskimi. Szukał dojścia do wszystkich. Był wtedy w kancelarii prezydenta, bo stamtąd do mnie dzwoniono. Nie było ważnej osobistości w państwie, do której nie był. Spotkałem się z nim w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, gdy byłem ministrem stanu do spraw bezpieczeństwa narodowego. Była to kilkogodzinna, długa rozmowa dotycząca problematyki FOZ-u i problematyki banku handlowego, zresztą powiązanych. 20 czerwca. Kancelaria Prezydenta. Minister Groman, minister Eismont, minister Leszek Kaczyński, minister Jarosław Kaczyński. Pod numerem 5 Alei Ujazdowskich. Wnioski. Brak środków. FOS to rosyjskie KGB GRU. Według mnie w tych nowych władzach jest tak, że dostali takie zgniłe jajo, nie wiedzą, co z nim zrobić, chcą je jakoś wyciszyć, a to przychodzi facet, który nie chce wyciszyć, tylko chce wszystkich posadzić. Ale to nie jest to, że pan Falsman jest mściwy. Pan Falsman tylko szuka prawdy, sprawiedliwości i uczciwości. Ja myślę, że Falsman mnie odebrał jako polityka, który nie ma ochoty się, przepraszam za taki kolokwializm, spakować pewne sprawy. Natomiast ja go odebrałem jako człowieka o olbrzymim natężeniu dobrej woli. Lawina w mojej obecności przesłuchuje salę Antoniego, wiceprezesa Banku Handlowego S.A. Sala zaprzecza bankructwu. Najważniejszym elementem było przekonanie pana Falsmana, iż dokumenty, które zdołał uzyskać w Banku Handlowym, przemawiają za stwierdzeniem,
że bank ten w roku 1969, powtarzam, w 1969 był z punktu widzenia ówczesnych przepisów prawa bankowego bankrutem, a z tego by wynikało, że późniejsze zobowiązania tego banku związane z długiem naszego państwa, tym tak zwanym długiem londyńskim, czyli od prywatnych podmiotów, a nie od innych państw. No, te wszystkie zobowiązania nie zobowiązują mnie jako państwa. Brak specyfikacji, kto posiada dokumenty źródłowe długu państwowego. Jest inny dokument. Zestawienie zadłużenia, nie zawiera ono wierzycieli ani specyfikacji kwot. Z punktu widzenia polityki państwa jako całości, no to nie może mieć większego znaczenia, to nas od niczego nie zwalnia, ponieważ gdybyśmy naszym zachodnim partnerom powiedzieli, że było właśnie tak, a w takim razie niewiele nas obchodzą długi banku handlowego, który zawsze był spółką akcyjną. On nigdy nie był bankiem w rozumieniu ówczesnych przepisów, znaczy rodzajem przedsiębiorstwa państwowego. No to gdybyśmy coś takiego powiedzieli, no to nie tylko my, ale dzieci nasze nigdy by nie dostały dolara kredytu. Ci wszyscy politycy nie mówią, nie wierzą, tak, Farsman to wierzył, taki wielki spisek zamiany komunizmu na kapitalizm w wersji moskiewskiej. Że to wszystko tym kieruje Moskwa, Moskwa pozwoliła Jaruzelskiemu na okrągły stół i tak dalej. Że cały plan polega na tym, żeby władzę gospodarczą zachowali czerwoni, zachowała nomenklatura czerwona, a w związku z tym jakieś tam przyczółki polityczne. W tej sprawie może mi udzielić informacji tylko premier Balcerowicz. Proszę mu powiedzieć, że jest tylko księgowym, a ja jestem inspektorem. Proszę na mnie, proszę pana, w ten sposób. Do widzenia. Formalnie wygląda to tak, że inspektor NIK-u prowadzący w jakimś przedsiębiorstwie kontrolę może zadawać pytania głównemu księgowemu, jeśli znajduje się on w obecności szefa przedsiębiorstwa. Więc w tym wypadku chodziło o kontrolę Rzeczpospolitej Polskiej, finansów Rzeczpospolitej, czyli o przepytanie pana wicepremiera Balcerowicza w obecności premiera Bieleckiego. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja nazywam się Michał Falcman, jestem umówiony na spotkanie z premierem Balcerowiczem. Ja poproszę pana dokument zdjęcia. Ponieważ ja nie czuję się na siłach, i właściwie mówię, nie czuję się na siłach bronienia linii ataku i zarzutów Falsmana, bo nie wszystko mi się, że tak powiem, zgadzało, uznałem, że najuściwszą metodą będzie odbycie spotkania ze stroną rządową, na której Falsman przedstawi swoje argumenty. Prezes Pańko chciał, żeby Falsman przygotował na następny dzień zbiór pytań, który zada wicepremierowi Balcerowiczowi. I tych parę pytań sformułowaliśmy przez telefon i następnego dnia rano, to znaczy w tym dniu, kiedy miała się to odbyć rozmowa, chyba to 13 czerwca, Michał z takim zwitkiem rękopisów idzie rano na halę maszyn, żeby dodać dziewczynę do przepisania. Spotyka go prezes NIK-u, pan Pańko, i mówi: ależ panie Falcman, przecież nie może pan takich ostrych pytań zadawać panu premierowi. A Michał na to z uśmiechem: a skąd pan wie, panie prezesie, jakie ja pytania zadaję, jeśli ja ich jeszcze nawet nie sformułowałem na maszynie, mam tylko w rękopisie. 14 czerwca o godzinie 17 z premierem u premiera Bieleckiego obecny nieznajomy doktor habilitowany, po prawej Bieleckiego profesor Rączkowski jako doradca Pańki. Pańko, ja, Balcerowicz, Zbiegłutowski. Produkuje lawina. Balcerowicz wzywa i po godzinie przyjeżdżają Bieniek, Jan, Gzyra, Kąkiel i Lisiecka, dyrektorzy z Ministerstwa Finansów. Na pytania postawione przez Falcmana właściwie, Bielecki bardzo był nimi zszokowany, ale jakoś prosił, żeby pan Balcerowicz odpowiedział. Balcerowicz odpowiedział, że on to traktuje informacyjnie. Na to się obruszył Falcman i powiedział:
Nie, panie, nie proszę pana. Powinien pan to traktować tak, jak traktuje się w czasie kontroli. To znaczy ja panu zadaję pytanie, na które pan ma obowiązek odpowiedzieć. Nastąpiła ostra atmosfera, napięta i bardzo ostra, mniej więcej tej klasy, że premier Brasserowi powiedział, że go tutaj obrażają i gotów był zerwać rozmowę. Oni siedzieli wokół, za przeproszeniem, okrągłego stołu. Balcerowicz siedział koło Michała i w pewnym momencie Balcerowicz jakoś podniósł głos. A Michał tego bardzo nie lubił, więc huknął na niego i powiedział, chyba że sobie wyprasza takie podnoszenie głosu i prosi o odpowiedź na pytania. Tonacja i sposób pytania mniej więcej był, można było charakteryzować pytaniem pod tytułem, czy przestał pan już grać? O ile wiem, pan Falcman tam z charakterystycznym dla siebie temperamentem mówił o odpowiedzialności osób zajmujących wtedy bardzo wysokie stanowiska państwowe za sprawę FOZ-u. I też myślę, że w sensie formalnym on miał rację. Ministerstwo Finansów Zarządu Mazowieckiego było odpowiedzialne za FOZ, bo jest jego organem założycielskim. W Radzie Nadzorczej jest dwóch czy trzech wiceministrów finansów. Ci faceci są za to odpowiedzialni, żeby zrobić z tym porządek i nie za bardzo wiedzą, co z tym zrobić. Ja nawet nie wiem, czy oni mieli złe czy dobre intencje. Problem polega na tym, że nie wypełnili swoich statutowych działań. Jako Rada Nadzorcza powinni to zlikwidować, doprowadzić do porządku, pokazać winnych. Nie zrobili tego. Wiceministrowie Sawicki i Misiąg byli bez nadzoru. Misiąg odpowiedzialny za dotację 8,5 biliona złotych, a Sawicki za całość zadłużenia. Tak, to ja. Słucham? Dobrze. Z kim ja rozmawiam? Halo? Proszę pana, pan mi grozi. Tak. Słuchaj. Słuchaj. Odpierdol się, dobra? Ktoś go ostrzegał, ktoś do niego dzwonił. No raczej to wyglądało na, dla mnie, na jakieś takie głupawe dowcipy. Miałem telefon przed chwilą, jakiś facet pytał o moje zdrowie. Słuchaj, dzieci są w domu? Dobrze, będę zaraz. No, na razie. Nie czuł się zupełnie osobiście zagrożony. Jego po prostu to wtedy zupełnie nie obchodziło, co się stanie z nim. Dla nas istotne było sprawa. Sprawa jest, była i jest tak duża, że obaj nie zastanawialiśmy się, czy można nas zastrzelić, czy zrobić jakieś inne kuku. Istotne było, żeby doprowadzić ją do tak jak najdalej. 2 lipca. Żona X-a biegnie za mną z kościoła i usiłuje wręczyć pieniądze. Kto to miał sfotografować? Działo się na tak zwanym Pigalaku, to znaczy blisko tego miejsca, gdzie Michał mieszkał. I to był jedyny raz, kiedy on wrócił do domu blady z przerażenia. Michał nie tyle, co się przestraszył tych pogróżek o śmierci. On tak jakoś liczył się z tym, że może tak kiedyś być, mówił o tym. Z tym, że bardziej go to martwiło, że mogą, że chcą go skompromitować. Że szukają sposobu, że go po prostu skompromitować, pakować w jakieś sprawy właśnie finansowe. Że łapówkę bierze sfilmować, czy coś takiego, na siłę mu coś wepchnąć. Mówi, że różne metody, tego się bało. Halo, Mirek? To ja. Słuchaj, ja się wycofuję. Mam tego dość. Słuchaj, nie, to nie ma sensu w ogóle. Stary, no przecież wygląda na to, że ty, ja tutaj jedyny próbuję coś zrobić. Wszędzie wtykają nas, wszędzie pakują łapy, mnie nie dopuszczają do niczego. Był bardzo zniechęcony i powiedział, że chce to rzucić i tak się niczego nie dowie, szkoda na to czasu. I właśnie wtedy, no to może taka negatywna rola z mojej strony, bo ja i nasz przyjaciel Krzyś Turlejski namawialiśmy go, żeby wytrwał jeszcze parę miesięcy, że jak się coś zaczęło, to trzeba skończyć. Rozmawiam z przyjacielem. Wraz z Izą namawiają, abym dalej pracował. Uważam, że powinienem wymówić. Władza jest nadal w rękach KGB w Polsce. Dalsza praca to osobiste, śmiertelne niebezpieczeństwo. Szansa na sukces nie widzę żadnej.
Mąż uważał, zapewne słusznie, że ta sprawa zostanie, jak to się mówi, utopiona. To znaczy napisze się jakiś protokół, zwiększy się ilość nikowskiej makulatury. I dlatego zdecydował się ujawnić ją. Powiedział w bardzo ostrych słowach, że mamy do czynienia z bandą, prawda, właściwie rabusiów, którzy bez żadnych, powiedzmy tutaj, tu nie można już niczego ukrywać i że już on jest zdecydowany pójść na całość i że chce, żeby właśnie tutaj to wszystko, co my wiemy, ujawnić, również jego nazwisko. Ja w ogóle nie wiedziałem, że ten artykuł się ukazał. Ja dostałem dopiero z ministerstwa interwencję i powiadomiono mi, że w spotkaniach ukazał się artykuł na temat FOZ-u i to są materiały z kontroli, a nie z ministerstwa. W NIK-u lawinę wymyśla mi od szczyli gówniarzy, bo dostał wezwanie podpisane przez kapitana z UOP-u w sprawie przecieku. Nastąpił totalny atak na zespół. Ministerstwo Finansów, banki, sam zespół FOZ. Zaowocowało to zawieszeniem Falcmana w czynnościach służbowych. Słuchaj, Tadek, o czym ty mówisz? Ty nie możesz mi tego zrobić. Właśnie teraz? Ja dla niego byłem od dłuższego czasu co najmniej agentem GRU, jeśli nie Mossadu. I że jestem tym zainteresowany, żeby ukręcić sprawy FOZ-u Web. Telefonicznie zawiadamiam Dakowskiego, że uważam, że Anatol to KGB. Napisałem wniosek do prezesa pański o zawieszenie Falcmana i wyjaśnienie tego zarzutu. Były inspektor Michał Falcman, słucham. Oddał mi wszystkie klucze, legitymacje i wyszedł. Warchoły to wy. Wy Hołota. Wy. Nie czuliście dumy nigdy. Chyba wobec biedy i nędzy, której nieszczęście potrącaliście sytym brzuchem bezczelników pięścią sługi. Wy, lokaje, fadasy cudzego pyszalstwa, którzy wyciągacie dłoń chciwą po pieniądze. Po łupież pieniężną, zdartą z tej ziemi, której złoto i miód należy jej samej. I nie wolno ich grabić. Wy, sługi, drżycie, bo wy będziecie nasze sługi i wy będziecie psy zaprzęgnięte do naszego rydwanu i zginiecie i pokryje podłość waszą niepamięć. Tędy prowadzi mnie poczucie słuszności i żądza sprawiedliwości, może niedościgniona, którą trzeba okupić krwią i prawie zawsze krwią. Ale to jest rządza słuszności, a nie inna. Tolek przeprasza, oświadcza, że zawieszenie było sprzeczne z prawem. Wcześniej pani radca prawny mówi to samo pańce. Słuchaj, się nic nie ma. Jak ja to wszystko poukładam, to spotkamy się u ciebie albo u mnie. Kupimy beczkę piwa, będziemy siedzieć, gadać, pić. Daj Boże, Michał. Wysłałem go do NBP-u, żeby zapoznał się, dokonał analizy bilansu w NBP-ie. Thank you.
Po jakimś czasie dostałem telefon od prezesa Pańki, który domagał się wycofania z kontroli Falsmana, bo znów jakaś skarga na Falsmana zębę po do niego przyszła. Halo? Halo? Mirek? Michał, tak. Tak, Michał Falsman. Słuchaj, mam nowe informacje z banku handlowego. Michał do mnie zadzwonił i powiedział, że przez telefon powiedział, że odkrył rewelację, a zaraz później zadzwonił, że towarzysz Pańko zawiesił go w pracy. I miał taki jakiś straszny, właściwie atak śmiechu. Tego samego dnia był umówiony na rozmowę z Kornelem Morawieckim. Wybrali się właśnie gdzieś tam chyba do domu znajomych Kornela. Cały dzień siedziałem w archiwum, potem mnie wylali, a potem Iza przygotowała dla mnie dwie miednice prania. Jeszcze raz cię wylali? Jeszcze raz? Bo raz cię wylali, potem wrócili, a jeszcze raz cię wylali? To było moje drugie praktycznie takie spotkanie robocze z Falsmanem w tym mieszkaniu właśnie tutaj. Przywieźliśmy go z jego domu, bo najpierw tam się spotkaliśmy, ale tam on nie chciał, tam podsłuchy, no on czuł się osaczony, czuł się właśnie taki, z dziećmi jego chodzili, chciał po prostu spokojnie sobie porozmawiać. Zresztą nie czuł się też najlepiej tego dnia. Pozwólcie, odpocznę trochę, a potem... Chcę przejrzeć, że tę tąteczkę, co mi dałeś. No właśnie. Przejrzę, potem byś mi musiał wytłumaczyć różne rzeczy. Tam, jak poprzednio, te dokumenty nie są takie czytelne. Michał był głęboko wierzącym i praktykującym nas tak nawet nadzwyczajnie jak na te czasy współczesne, bo codziennie chodził do kościoła, zwykle po pracy, przyjmował komunię świętą i wtedy jakbyśmy go brali z domu, no to ta kwestia jakby pojawiła się. Która godzina? Gdzieś koło 7. No tak. To już nie znam. On chciał jak najwięcej powiedzieć nam wtedy, ale po może 20, po pół godziny naprawdę się źle poczuł. Położył się na kanapce tutaj, a potem dostał takie jakby proste środki, akurat tu żona miała, nie wiem co to było, kardiami. Tak, ale lekarz powiedział, że to stanowczo za słabe. Tak, no i tyle, no ale to nic nie pomogło. A potem jak zaczęło go bardzo boleć, no to kazał się wieźć na pogotowie, gdzie na tym pogotowiu mówił, ma znajomego lekarza, bo sprowadziliśmy go. Zszedł na dół sam, zresztą nie chciał specjalnie naszej pomocy, zszedł na dół do samochodu i jak już w tym samochodzie coraz bardziej słab, to widać było ból. W tym samochodzie zaczął takie rzeczy mówić, jakby chciał ostatecznie nam powiedzieć. Już niedługo dojeżdżamy. Masz papier. Już. Papier. Ale bank handlowy jest... Podstawowo. Ja sobie wszystko zanotuję, zapamiętam. A ty jak wyjdziesz ze szpitala, jak wrócisz, to dokładnie mi to wszystko wyjaśnisz. Teraz najważniejsze, żebyś był spokojny i rozluźniony. Już. Boli cię? Czasami pytałem go, Michał, no po co ci to wszystko, to diabła przecież
prędzej czy później cię dopadną, jakiś wypadek ci zrobią. Michał powiadał, że on sobie zdawał sprawę z tego, że na nerki umrze albo na atak serca jakiś, ale zawsze powtarzał jedno, że on nie może dopuścić do tego, żeby jego dzieci płaciły za złodziejstwa komunistów. Chcę, żeby w letni dzień, w upalny letni dzień, przede mną zrzęto żytni łan, dzwoniących sierpów słyszeć szmer i świerszczów szept i szum. I żeby w oczach mych koszono kokol w snopie zbóż. Chcę widzieć, słyszeć w skwarny dzień czas koźby dobrych ziół i złych. I jak od płowych zrzętych pól ptactwo się podnosi na żer. Ja porównuję to z tym, co stało się we Włoszech. W odróżnieniu od swoich włoskich kolegów nie posiadał tych możliwości śledczych, które posiadali ci Włosi. Całe państwo, które stało za plecami sędziów Falcone i Borsellino, ono popierało ich, wspierało ich całą swoją siłą. Falcman był sam i potem już nie żyje. Teraz mówią, a przecież nie wiadomo, czy to było zabójstwo, czy nie było, co wy tutaj podejrzewacie. To nie chodzi o to, co podejrzewamy. O Falcmanie nie mówi nikt. A moja konstatacja jest właśnie w imię Falcmana i zupełnie wbrew Falcmanowi, że pozostała wiara w samodyscyplinowanie się gangsterów. Ktoś taki jak Falcman być może przypomni się tym ludziom, którzy byli jego wrogami, że być może gdyby umieli przeżyć, żyć w świecie wartości tak jak on żył, to być może dostrzegliby wcześniej to, co sami robią, tak powiem, temu państwu i tej gospodarce, że po prostu ryzyko było większe niż myśleli. Może to jest taka myśl, że to właśnie typu oszołoma, ale że te światy gdzieś się spotkają.